A więc jakby ten grzech pierwszych rodziców obciąża wszystkich ludzi, w szczególności właśnie grzech Ewy obciąża wszystkie kobiety. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście taki temat, który jest w ogóle bardzo lubianym przez średniowiecznych kaznodziejów tematem, czyli temat kobiecej próżności. Tak? Kobiety są kobiety. Ten temat się z kolei bardzo często wiąże z jakby takim w ogóle problemem ciała i cielesności. Tak? Średniowiecze z jednej strony dziedziczy po późnej starożytności niechęć do cielesności. Tak? Ciało jest tym, co jest źródłem grzechu i naczyniem szatana, duch jest tym, co należy wyzwolić. Asceza jest tutaj pewną właściwą drogą, albo właśnie przynajmniej takie praktyki okołoascetyczne, właśnie posty w odpowiednich porach roku, powstrzymywanie się w poście, rzecz jasna, również od seksu. Ograniczanie seksualności do prokreacji tylko wtedy w małżeństwie, tylko wtedy, kiedy jest ona naprawdę konieczna i tak dalej, i tak dalej. Chrześcijaństwo ma to do siebie, że ono nie może posunąć swojej pogardy wobec ciała za daleko, ponieważ jednak głosi równocześnie, że cały świat jest stworzony przez Boga, tak? A więc również to, co cielesne, jest dziełem boskim, głosi zmartwychwstanie ciała, tak? A więc to, że to ciało zostanie kiedyś uświęcone i powróci w lepszej wersji z powrotem na ziemię. Natomiast no, żywi wobec tego ciała dużą nieufność i tutaj właśnie kobieta, która dba o swoje ciało, która je upiększa, która stara się właśnie jakby tym ciałem w jakimś sensie epatować, jest bardzo często tematem różnych kazań i takich pouczeń mnisich. Taki bardzo na przykład ulubiony leitmotiv to jest takie wypominanie ludziom, że tak naprawdę właśnie czym właściwie to ciało jest i że ono jest tylko workiem nieczystości. I gdybyśmy właśnie się uważniej przyjrzeli, prawda, tym pięknościom, które wielbimy, to byśmy właśnie, gdybyśmy zajrzeli pod skórę, to byśmy zobaczyli, jakie są straszne rzeczy w środku, jakie to jest wszystko obrzydliwe, tak, ohydne, paskudne. A te kobiety właśnie takie próżne tutaj nakładają na to wszystko różne świecidełka i udają, że to ładne jest to ciało. Więc kobieta jest też właśnie z tą cielesnością bardzo jakoś wyraźnie kojarzona. No a właśnie z trzeciej strony, kiedy się pojawia ten rycerski etos miłości do damy, tak, uwielbienia wobec damy, no to pojawia się kult kobiety w zupełnie nowym wydaniu. Tak, ona już nie jest czczona jako Matka Boska, tak, nie jest czczona w tym swoim takim świętym wymiarze, chociaż oczywiście ten kult w poezji trubadurów zdarza się, że to uwielbienie dla damy osiąga wyżyny takiej egzaltacji, że właściwie czasami trudno jest odróżnić poezję miłosną od religijnej. To jest zresztą w ogóle charakterystyczna cecha poezji miłosnej i religijnej. One się czasami splatają bardzo wyraźnie. Nagle się okazuje, że kobieta jest jednak jakąś właśnie istotą inną i przez tą inność godną szczególnego uwielbienia. Mało tego, ona jest właśnie tą istotą, której miłość do której wyzwala w mężczyźnie to, co najlepsze. Tak? To znaczy wykonując polecenia swojej damy, służąc jej wiernie, rycerz staje się lepszym rycerzem. Tak? Bardziej doskonałym, bardziej szlachetnym, bardziej godnym. No ale to damy. I to nadal właśnie powtarzam raz jeszcze, te same damy mogły być przedmiotem uwielbienia swoich trubadurów albo swoich rycerzy i jednocześnie mogły być dość brutalnie traktowane przez własnych mężów. Jeśli chodzi o kobiety z ludu, no to tutaj znowu ich pozycja zależy od całej masy różnych rzeczy i różnych wypadkowych. Będę jeszcze omawiać na specjalnym, osobnym wykładzie taką absolutnie cudowną książkę Montaigne, Wioska heretyków, która bardzo dokładnie opisuje, bardzo szczegółowo życie całej pirenejskiej wioski w XIV wieku. No i tam widać między innymi bardzo ciekawie dwie rzeczy. Otóż po pierwsze, młoda kobieta o niskiej pozycji społecznej jest, przepraszam za wyrażenie, mięsem seksualnym. Tak? To znaczy mężczyzna, który ma wyższą od niej pozycję, właściwie ma dosyć łatwy dostęp do jej ciała. I generalnie kobiety z warstw ludowych mają bardzo niewiele narzędzi, żeby się bronić przed zalotami mężczyzn o właśnie wyższej od nich pozycji. Mówi się czasami, podaje się czasami jako taki przykład właśnie ucisku feudalnego, tak, istnienie w niektórych rejonach Francji tak zwanego prawa pierwszej nocy, to znaczy w ogóle takiej zasady, zgodnie z którą pan feudalny ma prawo jako pierwszy spać z żoną swojego poddanego. Nie do końca wiadomo, czy takie prawo rzeczywiście istniało, ono jest półlegendarne, natomiast to, że pan właśnie mógł używać ciał swoich poddanych, to była po prostu ponura rzeczywistość.
Oczywiście były kobiety, które były w stanie, jakby nadal są, bo ta sytuacja się nie zmieniła w różnych częściach świata, w różnych miejscach i w różnym czasie nadal tak jest. Były kobiety, które potrafiły robić z tego jakieś narzędzie, tak, zdobywania władzy w tym momencie nad tym mężczyzną, który ich pragnął. Natomiast rzeczywiście miały bardzo niewielką możliwość jakiegokolwiek bronienia się, tak, przed różnego rodzaju przymusowymi zalotami. Oczywiście panowie feudalni mieli też, zwłaszcza w tych takich najgorszych okresach feudalizmu, jak X, XI wiek, bardzo dużo do powiedzenia w sprawie małżeństw swoich poddanych. Z reguły, zwłaszcza jeżeli na przykład chodziło o małżeństwa poddanych dwóch różnych panów, no to wymagana była zgoda pana ziemskiego. Najczęściej wymagało to w związku z tym jakiejś opłaty pieniężnej ze strony chłopów. Natomiast właśnie ta Montaigne, Wioska heretyków, pokazuje jedną rzecz bardzo ciekawą. To znaczy, im starsi ludzie we wsi pirenejskiej, tak, to jest akurat kazus tego regionu, trudno to powiedzieć, tak było zawsze, im ludzie starsi, tym bardziej rośnie pozycja kobiety, spada pozycja mężczyzny. Stary ojciec to jest właściwie zawali droga. On już nie ma żadnej władzy, rodzinnym gospodarstwem rządzą synowie, on jest usunięty i tam sobie gdzieś przy piecu, prawda, coś tam gada i nikt go już nie słucha. Stara kobieta, która już nie jest obiektem seksualnym, zaczyna być rzeczywiście rządzić na równi ze swoimi synami w domu. Im jest starsza, tym, oczywiście znowu, no, raczej nie służących, powiedzmy, tylko właśnie starych matek, tak? Ale im jest starsza, tym w zasadzie jej pozycja rośnie, no bo właśnie ona ma synów, synowie okazują jej szacunek, tak? I synowie tutaj wymuszają w jakimś sensie także wysoką pozycję matki. To też jest w ogóle bardzo ważne, tak? Znowu, zależność kobiety od mężczyzn, ona się nie ogranicza do męża, ojca i braci. Jeszcze tutaj właśnie rola syna, tak, jest bardzo istotna. I w społeczeństwie patriarchalnym syn jest dla matki bardzo ważny, no bo właśnie może być jej narzędziem awansu różnego rodzaju. No ale generalnie, jak właśnie czytamy na przykład to Montaigne, to tam mamy różne struktury władzy w tej wsi w Pirenejach i bardzo duża właśnie ilość takiej nieformalnej władzy należy właśnie do tej gromady starych kobiet, matek rodów, które mają między sobą różne układy, jedne się przyjaźnią, inne się nienawidzą, niektóre ze sobą przebywają stale, niektóre się rozłączają, tworzą jakąś taką, właśnie na poziomie starych kobiet jest jakaś taka wspólnota takich matriarchii już niemalże, tak? Więc właśnie paradoksalnie to wcale nie jest tak najlepiej dla dziewczyny być młodą i piękną, tak? Czasami dużo lepiej jest być starą zbyszką. Tak, no naprawdę. No tak. Zresztą to jest znowu, to jest jakby właśnie, bo to jest, znaczy też zwróćmy na to uwagę, współcześnie też tak jest, że często dużo bardziej na przykład radykalne feministycznie są kobiety w tak zwanym wieku średnim niż młode dziewczyny. To oczywiście jest różnie, nie zawsze to tak bywa, ale jest taki okres w życiu, kiedy właśnie młodość i uroda dają tyle profitu, że się nie zauważa różnych minusów związanych z pozycją kobiety. A potem zaczyna się je zauważać. I wtedy, i to już chyba, która zresztą nie pamiętam, czy Gloria Steinem powiedziała, że właśnie kobiety to jest jedyna klasa, która z wiekiem staje się coraz bardziej radykalna, tak naprawdę. Oczywiście to już też wspominałam wielokrotnie, nie najgorszą pozycją dla kobiety jest pozycja bogatej wdowy, tak? Kiedy właśnie znikają ci, a zwłaszcza bogatej wdowy właśnie z małymi synami, w imieniu których może rządzić. I teraz na bardzo ciekawą rzecz zwraca uwagę Régine Pernod. Otóż po pierwsze, w średniowieczu zupełnie inaczej wygląda kwestia podziału pracy, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni w epoce nowożytnej. Większa część ludzi pracuje na wsi, tak? Znaczy w ogóle większa część ludzi mieszka na wsi. A rolnictwo ma to do siebie, że wymaga uzupełniającej się pracy męskiej i pracy kobiecej. I w gospodarstwie rolnym w związku z tym po prostu praca kobiet jest czymś niezbędnym. Trudno powiedzieć, żeby tam był jakiś taki podział właśnie, że ktoś pracuje na zewnątrz, poza domem, a ktoś pracuje w domu. Istnieje po prostu pewien zakres zadań, no właśnie bardzo rozdzielonych według płci, ale bardzo komplementarnych. W mieście z kolei kobiety wykonują zdumiewająco dużo w średniowieczu zawodów. Niekiedy jest pewna grupa zawodów w zasadzie zarezerwowanych dla kobiet. Są zawody zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, ale wcale nie tak liczne, jakbyśmy się mogły spodziewać. I jest masa takich zawodów, których większość wykonują, jakby większość ludzi, których znamy, jesteśmy w stanie jakoś namierzyć, to są mężczyźni, ale jest też całkiem duża grupa kobiet wykonujących dany zawód. I bardzo wiele zawodów rzemieślniczych, kupieckich,
obsadzanych jest w jakimś sporym procencie przez kobiety. Natomiast, i to właśnie jest ta ciekawa obserwacja Régine Pernod, jeśli chodzi o władzę polityczną, to na wsi kobiety mają jej więcej. Mówimy teraz nie tylko o chłopkach, ale również o wiejskich żonach rycerzy, tak, o żonach feudałów. Na wsi kobiety mają jej więcej niż w mieście. To znaczy, spotykamy w tych aktach francuskich, bo jak mówię, na głównie francuskie dokumenty analizuje, spotykamy bardzo dużo przykładów, w których pani feudalna, wdowa po rycerzu, czasami córka, która odziedziczyła majątek z braku męskich potomków, czasami żona męża, który jest na krucjacie na przykład, niekiedy kobiety udawały się ze swoimi mężami na krucjata, a niekiedy zostawały zarządzać majątkiem, a więc kiedy pani wykonuje właściwie wszystkie te same czynności, które wykonywałby pan feudalny, zarządza dworem, organizuje prace polowe, a nawet jak trzeba właśnie sprawuje sądy, czy decyduje o wysłaniu, zebraniu armii, wysłaniu jej gdzieś, tak? Czyli jakby właśnie zarządza wasalami danego domu i na przykład właśnie może decydować o sprawach militarnych. Ewentualnie widzimy różne sytuacje, kiedy żona i mąż wspólnie podejmują różne tego typu decyzje. W miastach widzimy bardzo dużą aktywność ekonomiczną kobiet, natomiast nie widzimy chyba nigdy i nigdzie kobiet na przykład w radach miejskich. Życie miejskie w średniowieczu odradzało się dosyć powoli z popiołów, które pozostawiła późna starożytność. Oczywiście było parę takich rejonów, gdzie to życie miejskie nigdy do końca nie zanikło. We Włoszech miasta były zawsze, nawet jeśli we wczesnym średniowieczu, osłabione. Były takie rejony, gdzie one dopiero w średniowieczu się w ogóle rozwijały. Tak? No, na ziemiach słowiańskich, umówmy się, nie istnieje coś takiego jak miasto przed powiedzmy XII wiekiem, a już na terenach niemieckich też nie za bardzo. Natomiast charakterystyczne właśnie dla miast jest to, że XI, XII, XIII wieku, to są takie okresy właśnie takiego rozwoju miast, wspólnoty miejskie uzyskują samorządność. We Włoszech one ją sobie najczęściej po prostu wywalczyły. We włoskich miastach jeszcze w XI wieku mieszczanie tworzyli tak zwane komuny, czyli wspólnoty, i wywalczali dla siebie przywileje i możliwość właśnie samodzielnego decydowania o sprawach swojego miasta. Przede wszystkim władzę sądowniczą, tak? Zaczynali sprawować sami miejscy urzędnicy. I oni mieli prawo sądzenia łącznie z wydawaniem wyroków śmierci, a nie na przykład urzędnik książęcy, czy pan feudalny, czy biskup. Bardzo często właśnie w tych komunach ogromną rolę odgrywały cechy rzemieślnicze, ale nawet tam, gdzie kobiety zasiadały w cechach i gdzie kobiety były wśród jakby mistrzów cechowych albo miały własne cechy, nie ma kobiet w radach miejskich i nie ma kobiet w miejskich sądach. Szlachcianka feudalna, pani feudalna mogła sądzić swoich poddanych tak samo jak robiłby to właśnie jej mąż czy inny mężczyzna z rodziny, natomiast nie widzimy w ogóle właśnie kobiet w tej roli w przestrzeni miejskiej. Tam, gdzie miasta nie powstawały w wyniku buntu, tylko na przykład w wyniku przywilejów nadawanych przez władców, jest dokładnie tak samo. Tak? Znaczy władza w mieście, z jednej strony, to jest bardzo dziwne, bo z jednej strony właśnie te miasta powstają jako wspólnoty właśnie takie niefeudalne, to znaczy wspólnoty, które właśnie nie chcą mieć nad sobą pana, tylko w których więzi międzyludzkie są poziome. Tak? My, właśnie przedstawiciele, kupcy i mistrzowie cechowi, między sobą zawiązujemy ową komunę, żeby sami rządzić naszym miastem, a z drugiej strony właśnie ta pozioma struktura bardziej politycznie wykluczyła kobiety niż ta pionowa struktura feudalna, mimo że ta feudalna była rycerska, więc w zasadzie teoretycznie przynajmniej tworzyli ją głównie ludzie wykonujący ten najbardziej męski zawód, tak jak nie zabijanie innych ludzi. To jest bardzo, są ciekawe w podręcznikach, to jest bardzo często, że właśnie jak się rysuje tą tak zwaną piramidę feudalną, to się ją właśnie rysuje bez kobiet, tak, rysuje się samych panów, zupełnie niesłusznie rzecz jasna.